Jak stanąłem na ziemi amerykańskiej, to czułem się jak wilk spuszczony z łańcucha. Bo co jest Ameryka? Ameryka to jest zlepek ludzi z różnych krajów, którzy tutaj się osiedlili. Zwłaszcza Nowy Jork to jest centrum, stolica sztuki. Masterpiece. Urodziłem się w domu żołnierzy wyklętych, którzy walczyli z komuną, partyzanci, którzy konno byli dobrze obeznani. Mój dziadek był kawalerzystą. I've admired the Polish people since I was a young boy in North New Jersey, with a special place in my heart for the Polish military. No tutaj jesteśmy w tej chwili na Manhattanie, w domu żołnierza polskiego, SWAP. To są moje pierwsze prace, które wykonałem, jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Mistrz Pityński dla nas jest bardzo ważną osobą. My to doceniamy. Gdyby nie oni, to moja twórczość nie miałaby racji bytu. Wszystkie dzieła Andrzeja Pityńskiego, od monumentalnych po nawet medale, mówią to samo. Wiara, nadzieja i miłość. Bo co jest rzeźba? Rzeźba to jest forma w przestrzeni i ważne, żeby się tej przestrzeni nie bać.